witam wszystkim. Oh my gosh. Ja zapomniałam, jak to się robi. Okej, okay. muszę trochę wyluzować. Okej. Okay. No nie mam nic przygotowane, słuchajcie, naprawdę. Po prostu usiadłam przed kamerą i uznałam, dobra, to może coś nakręcę. 2 lata nie kręciłam, no ale dzisiaj będzie idealny dzień. Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że kliknęliście na ten filmik. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, z taką trochę aktualizacją mojego życia, ponieważ no nie filmowałam nic przez ostatnie 2 lata, bo chyba ostatnim razem nagrywałam, jak byłam na wycieczce w Peru. Może to już będzie 3 lata prawie. No, prawie 3 lata minęło. No więc co, aktualizacja. Tak? Chcecie coś takiego zobaczyć? Oglądajcie dalej, jeżeli tak. Okej, okay, więc zacznijmy od pierwszej aktualizacji. Au! Mam też kota! Dobra, Laki, spokojnie. Spokojnie, kochaniu. Spokojnie, pokaż wszystkim, co ty potrafisz najlepiej, tak? Oaj, au, 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 au! Nie pokazuj swojej pupy, tylko twarz pokaż. Laki, chodź. Chodź tutaj. Oj, ale ja mam taką bardzo koszulkę, taką cienką, więc jak mi wbijasz pazury, to mnie to boli. Aha, nie gryź! No okej, okay, Laki, gdzie teraz skoczysz? Pokaż się tam widzom, pokaż się, no. Trochę mnie, słuchajcie, podrapał. No oczywiście. No więc tak, mam kota, to pierwsza aktualizacja. Jak to się stało? Moja ciocia z Polski, ona adoptuje właśnie tak kotki, znajduje na ulicy, dokarmia. Pozdrawiam ciociu Lidziu. I właśnie miała taką kotkę, którą dokarmiała. Ona przychodziła na podwórku i tam dawała jej jeść. I ta kotka się okaciła. Tak się zachował Bandziorek. Najpierw się nazywał Bandziorek, ale uznałam, że jeżeli ja będę go nazywać Bandziorek, to on będzie taki bandziorowaty, więc zmieniłam jego imię na Laki. Czasami go nazywam Blaki, bo jest cały czarny. No i tak się u mnie znalazł. Ja uznałam, że bardzo bym chciała kotka. Moja mama ma kotka u siebie w domu i ja też zawsze właśnie chciałam i kotka, i pieska, więc teraz mam. Mimo to, że to jest bardzo małe mieszkanie, w którym mieszkam, ale no już jest ze mną tutaj 2 lata i myślę, że jest szczęśliwy. Wychodzę z nim czasami na spacer, na smyczy, siedzi sobie ze mną na balkonie. Jedyne co robi takiego niefajnego, to sika mi na dywan. Po prostu ja nie mogę mieć w tym mieszkaniu dywanu, bo jak nie mam dywanu, wszystko jest perfekt, nic się nie dzieje, słuchajcie. Kotek szczęśliwy, Pariska szczęśliwa, jak kupię dywan, bo ogólnie moje mieszkanie super wygląda z dywanem, uważam. Kupiłam już 3 dywany, takie naprawdę fajne, z Ikei, takie dosyć duże, bardzo ładne, takie eleganckie. 3 mi obsikał. I to tak śmierdzi, że musiałam oczywiście wyrzucić. Wy nie kłóćcie się. Możecie się uspokoić? No, musiałam wyrzucić te dywany, więc nie mam dywanu, bo on mi po prostu za nie wszystkie sika. No dobrze, tyle o kotku. Kolejna rzecz. Kupiłam mieszkanie. Kupiłam mieszkanie w Danii i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej na temat właśnie kupna mieszkania w Danii, dajcie mi znać, nakręcę może taki filmik. No ale tak, kupiłam to mieszkanko, jest to małe mieszkanie, bo dwupokojowe, z takim długim po prostu balkonem, 3 km od centrum, więc ja wiedziałam już od zawsze, że chciałam się odsunąć od centrum, ponieważ mieszkałam w centrum przez ostatnie 8 lat. Jeszcze szczególnie na Westerbro, jeżeli mieszkacie w Danii, to i w Kopenhadze, i w Valborgu, Westerbro to jest ta sama ulica, po prostu samochody, ludzie biegający za narkotykami, imprezy itd., itd., więc miałam tego tak już dość, że masakra. Więc przeprowadziłam się właśnie tutaj, w takiej bardzo spokojnej dzielnicy, 3 km od centrum, dalej mogę sobie przejść na nogach do centrum, jeżeli mam na to ochotę, ale po prostu w nocy jak śpię, nie słyszę ani samochodów, nie słyszę ani jakichś imprez, jest po prostu świetnie, uwielbiam tutaj mieszkać, naprawdę. Ostatnio zrobiłam remont łazienki, więc mogę też wam troszkę więcej na ten temat powiedzieć. Mogę wam wstawić tutaj zdjęcie przed i po i sobie zobaczycie, jak to wygląda teraz. Ciasne, ale własne, jak to mówią.
Zobaczymy, jak długo tutaj pomieszkam. Nie wydaje mi się, żebym mieszkała tutaj przez 30 lat, tak długo jak mam kredyt. Ale może przez jeszcze 5 lat pomieszkam, dopóki się nie przeniosę do jakiegoś domku. No więc słuchajcie, kolejna aktualizacja. W tym roku stuka mi 30. Wyobrażacie sobie? Taka dziewczyna! Piękna, młoda, zgrabna i 30 lat już ma! Ja żartuję. Ogólnie czuję się na 30 bardzo, bardzo, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że czym ja starsza się staję, tym ja i lepiej wyglądam i czuję się lepiej ze sobą samą, czuję się szczęśliwsza, więc jeżeli jesteście tam, jeszcze młode dziewczyny, które mają 18 lat, 20 i czujecie się mega niepewna siebie, po prostu poczekajcie, przeczekajcie sobie ten czas, oczywiście pracujcie nad sobą, ale nie martwcie się, to przyjdzie, jeżeli z roku na rok, jak stajecie się coraz bardziej starsze i dojrzałe, to uwierzcie mi, że to będą najlepsze wasze lata. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam pracę na pełen etat. Z takimi przygodami, słuchajcie. Znaczy tak, już tą pracę mam około... Znaczy w tym zawodzie ogólnie już pracuję 2,5 roku jakoś tak. I co? I miałam takie przygody, słuchajcie, byłam oskarżona o takie rzeczy w tej pracy, że to jest po prostu masakra. Ale to jest w ogóle temat na oddzielny filmik. Ogólnie nie pracuję już tam, tylko pracuję w takiej podobnej firmie, na tym samym stanowisku. Z tamtą firmą nie chcę mieć już nic wspólnego, znaczy szczególnie z tamtymi niektórymi ludźmi, szczególnie moją byłą szefową, ponieważ to jest po prostu crazy, moi kochani. No ale tak jak wam mówię, to jest już temat na osobny filmik, więc tak, mamy teraz koronę w Danii i w ogóle na całym świecie. Więc jak na razie jestem tutaj sobie w domku, pracuję sobie z domku, mam właśnie tutaj komputer na moim stole obiadowym. Mam nadzieję, że wy się trzymacie tam zdrowo i ciepło i uważajcie na siebie, myjcie rączki, nie dotykajcie twarzy, jak jesteście na zewnątrz i tak dalej, znacie pewnie te wszystkie zasady. Tutaj w Danii nie jest to aż tak, nie mówią o tym aż tak bardzo jak w Polsce, bo mam też telewizję polską i widzę, jak to przedstawiają w Polsce i jest po prostu panika ogromna. A tutaj w Danii jest do tego takie trochę luźniejsze podejście. Ludzie dalej wychodzą na zewnątrz i tak dalej, więc no zobaczymy co z tego będzie. No, pierwszy raz mamy taką sytuację od kilkunastu lat, więc zobaczymy jak to się wszystko wyklaruje. Co jeszcze takiego się wydarzyło? W tym czasie byłam też na wyjeździe na Sri Lance i byłam w Gruzji. Wiem, że zawsze też ciekawiły was moje podróże. Na Instagramie też lubicie te zdjęcia właśnie z moich podróży, więc byłam właśnie na Sri Lance i w Gruzji i powiem wam, że te kraje po prostu cudowne. Sri Lanka fajna, tak, bardzo mi się podobała. Nie jest to to samo co Tajlandia, ale wciąż bardzo, bardzo ciekawy kraj. A Gruzja po prostu skradła moje serce i wiem, że na 100% tam wrócę. Tak blisko, słuchajcie, tak blisko nas, Polszy naszej kochanej, a taki niedoceniany kraj. Naprawdę uważam, że każdy powinien się wybrać tam na wycieczkę i ja z pewnością tam wrócę. Te góry, ojejku, naprawdę coś cudownego. Jakieś tam zdjęcia mam na Instagramie, więc zapraszam was oczywiście serdecznie. Więc słuchajcie, jak widzicie, moje życie nie jest aż takie ekscytujące, ponieważ aż tak dużo aktualizacji tutaj dla was nie mam, ale no jakieś tam większe decyzje zostały podjęte życiowe. Dalej nie jestem mężatką, dalej nie mam dzieci, więc tutaj sprawy pozostają takie same. Ale tak, jestem jak na razie szczęśliwa i mam nadzieję, że wy też. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Napiszcie mi w komentarzach, Paris, napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale, czego chcielibyście zobaczyć więcej, czy jest to właśnie więcej o życiu w Danii, czy... Przerwało mi nagrywanie, więc to znaczy, że 20 minut minęło, 12 minut, tak. Więc dajcie mi znać właśnie, czego chcecie zobaczyć więcej, czy właśnie życia w Danii, czy jakichś tam, nie wiem, tipów kosmetykowych, ubraniowych, czy jakieś właśnie, nie wiem,
co ja tutaj jeszcze nagrywałam, vlogi podróżnicze, vlogi dzienne. Czekam po prostu na wasze jakieś propozycje. Dobra, to było tyle na ten pierwszy filmik od takiego długiego czasu. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostaniecie ze mną na dłużej. Dajcie mi znać właśnie, tak jak mówiłam, co chcecie zobaczyć i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Muah!